Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o energii. Wszyscy, oprócz tego, że jesteśmy istotami cielesnymi, że jesteśmy istotami duchowymi, jesteśmy również istotami energetycznymi. Chciałbym Ci powiedzieć, jak tą wewnętrzną energię wzmocnić, jak sprawić, żeby mieć jej więcej, a co za tym idzie, sprawniej działać, żyć szczęśliwiej i przyciągać szczęśliwe wydarzenia. Cóż, energia, powinniśmy jej mieć dużo. Tak jesteśmy założeni. Jest ona nam potrzebna do działania w codziennym życiu. Natomiast większość z nas ma niedobory tej energii i potrzebuje jej wzmocnienia. Oczywiście najlepszą metodą byłoby skorzystanie z mojego zdalnego wsparcia energetycznego, ale cóż, no nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ja też nie każdemu takiego wsparcia udzielam. Natomiast podam Ci dzisiaj kilka prostych, łatwych, niesamowicie prostych sposobów, jak sprawić, żeby tej energii w Tobie było więcej. Jak sprawić, żeby sprawniej działać, lepiej żyć. Jakie są przyczyny niedoboru energii, jakie są przyczyny tych zakłóceń energetycznych w Twoim ciele, w Twojej istocie? Otóż tak, mogą być to przyczyny zewnętrzne, mówiąc po prostu, ktoś może tą energię Ci kraść albo może Cię zmuszać do jej niekontrolowanego wydatku. Jak sobie z tym poradzić? Tu na tym filmie nie będę mówił, obejrzyj mój film Chroniczne Zmęczenie, część pierwsza, część druga. Tam o tym wszystkim mówię, nie chcę się powtarzać. Są osoby, które wszystkie moje filmy oglądają, nie chcę ich zanudzać opowiadaniem tego samego. Powiem tutaj o tych prostych sposobach, jak samodzielnie wzmocnić swoją energię, której brak wynika z tego, że zakłócony został jej przepływ. Ona powinna równomiernie, harmonijnie przepływać przez nasze ciało i przy okazji nam się udzielać. Natomiast występują pewne blokady, zakłócenia, braki harmonii, które powodują jej znaczny spadek. Jakie to są metody? Od razu na wstępie powiem, nie daj się zwieść temu, że te metody są niezwykle proste. One są niezwykle proste, natomiast też niezwykle skuteczne. Zacznijmy od oddychania. Tu też mówiłem na innych swoich filmach o oddychaniu 7171. Obejrzyj mnie te filmy. Jest to niezwykle skuteczna metoda oddychania, która nie tylko pobudza przepływ energii, nie tylko harmonizuje, ale również prowokuje jakby szczęśliwe wydarzenia wokół Ciebie. To zostało sprawdzone nie tylko przeze mnie, przez wiele osób. Mam wiele sygnałów, że to działa. Natomiast podam Ci teraz inną metodę. Metodę, o której do tej pory nie mówiłem, też związana z oddechem, niezwykle prosta, niezwykle skuteczna. Jest to tak zwany oddech pszczoły. Na czym to polega? W momencie, kiedy czujesz niepokój, kiedy czujesz te zaburzenia energetyczne, kiedy czujesz dysharmonię, może nawet lęk, frustrację, spróbuj takiego ćwiczenia. Zatkaj kciukami obydwoje uszu. Mocno zatkaj, tak żeby zewnętrzne dźwięki do Ciebie nie dobiegały. Nabierz powietrza przez nos i wypuść je ustami, ale wypuszczając je, wydawaj dźwięk tak jakby brzęczenie pszczoły, jakiegoś innego owada, coś takiego w stylu bzzz. To wszystko z zatkanymi uszami. To nie tylko równoważy poziom energii, nie tylko harmonizuje, ale też wprawia Cię w niezwykle dobry nastrój. To trzeba kontynuować przez na początku minutę, dwie, potem dojść do 5-10 minut. Spróbuj. Wypróbuj i zauważysz, jak wszystko się zmienia w Twoim wnętrzu, a przede wszystkim jak zmienia się Twój nastrój na lepszy. Pozostając przy uszach, zatkane uszy, a tutaj powiem Ci o innym ćwiczeniu. W uszach znajduje się wiele zakończeń nerwowych, odpowiadają małżowiny uszne za niemalże wszystkie części ciała, jeżeli nie wszystkie, stąd zresztą ta akupresura skierowana na uszy.
A ty po prostu nie wbijaj sobie przypadkiem igieł w uszu, nie mając pojęcia o co chodzi, natomiast masuj uszy. Masuj obydwoje uszu naraz, zaczynając od płatków usznych, poprzez całe uszy. Możesz je masować, naciskać, ugniatać, nawet zwijać to ucho. Też na początku 2-3 minuty, nie więcej, aż dojdziesz do 5-10 minut. To też niezwykle skutecznie działa. Jest jeszcze jedna metoda, która harmonizuje przepływ energii i jednocześnie bardzo cię odparnia na zagrożenia, które płyną dla twojego ciała, ale również dla twojego poziomu energetycznego, dla twojej istoty energetycznej. To jest ostukiwanie grasicy. Grasica jest odpowiedzialna za twoją ochronę, nie tylko w sensie fizycznym, ale również psychicznym i energetycznym. Znajduje się ona gdzieś mniej więcej na wysokości mostka. Przez 60 sekund równomiernie stukaj w grasicę. W punkt, który znajduje się na ciele odpowiadającym tej grasicy, która jest wewnątrz. Też niezwykle korzystne efekty. Zresztą wypróbuj. Samodzielnie możesz zauważyć, jak to fantastycznie działa. Też proste, też niezwykle skuteczne. Metoda kolejna na zrzucenie złej energii, zrzucenie wszystkich blokad, które nie pozwalają tej energii przez ciebie skutecznie przepływać. Trząś się. Jak to zrobić? Stań, dobrze, żeby to było gdzieś w jakichś tak zwanych okolicznościach przyrody, stań równo, prosto, stopy równo, równolegle do siebie, gdzieś na poziomie wysokości bioder, mocno wbij się w ziemię, kolana lekko ugięte i zacznij po prostu się trząść. To ma być takie intuicyjne trzęsienie całego ciała. Możesz zacząć od nóg, potem przechodzić coraz wyżej. W końcu, kiedy całe ciało drobno, acz częstotliwie potrząsaj swoim ciałem. Też na początku 2-3 minuty, dochodząc do 10, 15, nawet 20 minut. Raz dziennie wystarczy, żeby otrząsnąć z siebie te wszystkie niewłaściwe energie, a jednocześnie zharmonizować i wyrównać tą energię, która przepływa w tobie, a więc od razu więcej siły. Jest też taka metoda. Pewnie o tej metodzie słyszałaś, oczyszczania ciała, ale ona oczyszcza również energetyczne. To jest przepłukiwanie olejem. Na czym to polega? Weź łyżkę oleju, najlepiej żeby to był olej słonecznikowy, ale taki czysty, tłoczony na zimno, z pierwszego tłoczenia. To trzeba robić rano i płucz usta. Płucz usta tym olejem długo. Długo, też przynajmniej kilka minut. Podczas tego intensywnego płukania ust uważaj, żeby nie połknąć tego oleju, on już będzie zanieczyszczony. On zmieni swoją konsystencję. Z tej przezroczystej, takiej gładkiej konsystencji zacznie się robić coraz bardziej biały, coraz bardziej lepki. Po tych kilku minutach wypluj go do toalety. Przepłucz usta ciepłą wodą. To też niezwykle skutecznie działa. Co jeszcze? Chodź tyłem. Też niezwykle pożyteczne ćwiczenie. Spróbuj w ciągu dnia przynajmniej kilka razy zacząć chodzić tyłem. Uważaj, żeby się nie przewrócić oczywiście, ale minuta, dwie na początek, bo może zacząć ci się kręcić w głowie. Możesz mieć jakiś mętlik w głowie. To jest dla twojego mózgu zupełnie inne postrzeganie świata przy chodzeniu tyłem. Ale jest to niezwykle skuteczne. To synchronizuje półkule mózgowe, a więc rozjaśnia myśli, pozwala spojrzeć na świat z troszeczkę innej perspektywy. Również harmonizuje i pozwala tej energii przepływać przez ciebie w sposób prawidłowy. A co to oznacza? To oznacza, że da ci więcej siły. Z czasem są osoby, które potrafią chodzić tyłem pół godziny, godzinę, ale tak jak powiedziałem, na początku minuta, dwie, potem coraz dłużej. Niezwykle skuteczne. Palce. Palce, metoda
harmonizująca doskonale przepływ energii w całym ciele. Jak wiesz, palce też odpowiadają za wiele rejonów ciała. Złóż ręce płasko, na wysokości piersi, tak jakby do modlitwy, palce skierowane do góry. 10 razy małe palce przekładaj. Raz lewy na górze, raz prawy na górze. Lewy, prawy. Możesz nimi też kręcić, tak około 10 razy. Następne dwa palce, to już nie pojedynczo, dwa palce i kolejne dwa palce. Każdy z tych ćwiczeń na grupę palców powtórz 10 razy. Też niezwykle skutecznie działa. Cóż jeszcze blokuje naszą energię? Stawy. Stawy są niezwykle ważne. Tak jak kiedyś mówiłem niektórym przy metodach leczenia przepływu energii, niezwykle ważne są luźne nadgarstki, zresztą przy trzymaniu u mudr też. Chodzi o przepływ energii. Spróbuj przynajmniej raz dziennie rozluźnić wszystkie stawy, zaczynając od kostek, kończąc na szyi. Delikatnie obracaj tymi stawami, rozluźniaj je i po kolei, od dołu do góry, od kostek aż do szyi. To też pozwoli tej energii, która jest wszędzie, która jest ci należna, którą naturalnie pobierasz, pozwoli jej skutecznie i łagodnie przepływać przez twoje ciało i zatrzymywać się w tym ciele, co pozwoli ci na lepsze działanie, na szczęśliwsze życie. Przy tych wszystkich metodach staje się też rzeczem zadziwiająca. Nie dosyć, że masz więcej siły. Nie dosyć, że jesteś w lepszym humorze. Nie dosyć, że krystalizuje ci się właściwe spojrzenie na świat. To dodatkowo okoliczności zewnętrzne zaczynają układać się po twojej myśli, tak jak to powinno być. Dzieją się rzeczy wręcz niewiarygodne. Spróbuj jednej z tych metody, może dwóch, może wszystkich. Można je stosować pojedynczo, można je łączyć tak, jak jest ci wygodniej. Próbuj, eksperymentuj, a efekty cię zadziwią. I to nie są efekty po kilku miesiącach. To są efekty niemal natychmiastowe. Także zapraszam cię do spróbowania. Zapraszam do innych filmów. Na dzisiaj tyle. Powodzenia.